Na terenie powiatu bolesławieckiego funkcjonuje blisko 130 rodzin zastępczych, w których przebywa 161 dzieci. To dwa razy więcej niż jeszcze dwa lata temu. Jest zatrudnionych 7 koordynatorów. Pod każdego koordynatora pod opieką jest 15 dzieci. W Bolesławcu funkcjonuje też dom dziecka prowadzony przez siostry zakonne, ale powiat dysponuje również funduszami na wsparcie tych, którzy chcieliby utworzyć rodzinny dom dziecka. Takiego w powiecie jeszcze nie ma. Chcemy także utworzyć dodatkowo rodzinny dom dziecka i ten rodzinny dom dziecka, takie założenie, przebywałoby do 8 dzieci. I chcemy, żeby chętni, którzy są zainteresowani prowadzeniem takiego domu dziecka, zgłaszali się też do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, do pokoju numer 6. Utworzenie rodzinnego domu dziecka powierza się najczęściej małżeństwom, które mają własne dzieci, na ogół jednak starsze niż przyjmowane na wychowanie. Brane jest także pod uwagę wiek opiekunów i wychowanków. Osoby ubiegające się o powierzenie im tej misji powinny dysponować też własnym lokalem. Rzadziej rodzinne domy dziecka lokowane są w pomieszczeniach zapewnianych przez samorząd. Zawsze jednak utrzymanie lokalu współfinansowane jest przez lokalne władze.